Cześć, mam na imię Anielka. Fajnie, że mogę przeczytać Wam kolejną część lekturki z Bożej Chmurki. Pastor regularnie przychodził do winnicy, aby zbierać świeże owoce, z których potem robił wino do Wieczerzy Pańskiej. Dziś miał już kosz pełen winogron, które pięknie połyskiwały w słońcu. Nagle podbiegło do niego dwóch chłopców, którzy głośno kłócili się o drewnianą zabawkę. Osobiście nawet nie miałbym ochoty bawić się czymś takim. Ja i moja siostra to dopiero mamy się o co kłócić, bo mamy dużo fajnych zabawek, ale nigdy o taki kawałek drewna. Rodzeństwo, które przybiegło do pastora, miało jednak inne zdanie. Pastor Beniamin posadził ich na trawie, a sam usiadł obok, wziął do ręki drewniany powóz i zaczął opowiadać historię. Dawno temu żyło dwóch braci. Każdy z nich miał swoje zajęcia. Jeden zajmował się uprawą pola, siał zboże i sadził warzywa, drugi hodował owce. Pewnego razu pokłócili się, podobnie jak wy dzisiaj, o drewnianą zabawkę. Wiecie dlaczego? Bo zamiast miłości pojawiła się między nimi zazdrość, która była tak silna, że brat postanowił zabić brata. Pastor sięgnął do swojego kosza, wyciągnął kiść i zerwał najdorodniejsze winogrona. Chwycił je w dwa palce, uniósł do góry, błysnęło w słońcu jak diament i mówił dalej. Miłość to pierwszy element owocu Ducha Świętego. Jeśli go brakuje, w kiści pozostaje dziura, a łodyga szybko usycha. Podobnie jest w waszym życiu. Jeśli brakuje w nim miłości, brakuje dużej części tego, co powinno wypełniać nasze życie. Po czym wstał, wyciągnął z kieszeni zwinięty sznurek i podał go dzieciom, a mnie objął ramieniem i powiedział do nas. Idźcie razem, zróbcie ze sznurka drogę, a z kamieni domy. A z tamtych korzeni konie, dodałem bez namysłu, wskazując na leżące obok kawałki starego drzewa. Dwójka nowych kolegów chwyciła mnie za ręce i pobiegliśmy się bawić. Nie było gier telewizyjnych, komórek, metalowych rasoraków, ani klocków Lego, ale świetnie się bawiliśmy. Karol i Gustaw mieli tyle pomysłów, a wszystkie ich zabawki były zrobione przez nich samych. To mi pasowało, bo sam lubiłem konstruować bazy ze starych pudeł, malować drogi na kartonie, a razem z mamą i dziadkiem wybudowaliśmy nawet platformę na drzewie. To było świetne popołudnie, kiedy pastor po mnie przyszedł, żal mi było żegnać się z chłopakami. Dacie mi swój numer telefonu? Spiszemy się na WhatsAppie. Kiedy znów się możemy spotkać? Rzuciłem spontanicznie. Gdy jednak zobaczyłam ich miny, szybko sobie przypomniałam, że przecież oni nie mają komórek. Moi rodzice chyba musieli urodzić się w tych samych czasach, bo często mi powtarzali, że gdy byli dziećmi, nie było telefonów komórkowych, ale to im nie przeszkadzało, żeby dogadać się z kolegami i koleżankami. Kiedy żegnaliśmy się z Karolem i Gustawem, pastor, wskazując na niebo, powiedział do nas: pamiętajcie o miłości. Jezus kochał wszystkich ludzi, nawet swoich wrogów, a my powinniśmy go naśladować. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka, a za tydzień kolejna część.